Dzisiaj mamy pierwsze letnie igrzyska szkół podstawowych gminy Wielka Wieś. Idea olimpijska, połączone starożytne igrzyska z nowożytną olimpiadą, rywalizacja w 10 konkurencjach. Jest tutaj zlokalizowana bieżnia wraz z boiskiem do piłki nożnej. W najbliższej okolicy jest również plac zabaw, zacienione miejsce, siłownia plenerowa, szkoła, która jest tuż obok, dysponuje salą gimnastyczną. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zawsze jesteśmy w stanie takie zajęcia, które się właśnie odbywają tutaj, przenieść bezpośrednio do tego budynku. Rozgrywka jest bardzo ważna ze względu na intensywność, którą później wprowadzamy. Zaczynamy od rzeczy najmniej intensywnych, czyli na przykład trucht. Później rozciągamy mięśnie, żeby nie doszło do urazów. A później przechodzimy do ćwiczeń, które są już o większej intensywności. Na przykład w truchcie wymachy ramion, nóg, żeby dostosować mięśnie już do ostatecznego wysiłku, który jest najbardziej intensywny, czyli bieg. Rywalizujemy w konkurencjach starożytnych igrzysk, to znaczy w biegu Dromos o długości jednego stadionu, w biegu Diaulos o długości dwóch stadionów, w biegu z wcześniej przygotowaną na konkursie plastycznym tarczą, tak zwany Hoplites Dromos, oraz rywalizacje nowożytne, to znaczy skok w dal, bieg sztafetowy i rzut piłką lekarską. Przyjechały do nas szkoły podstawowe z Bębła, Będkowic, Modlnicy, Wielkiej Wsi i my jesteśmy jako organizator drużyna Energii Biały Kościół. Biegłem w biegu Hoplites z Dromą, bieg z tarczą, który polegał na przebiegnięciu z tarczą dwóch długości boiska. Wygrałem, nie było ciężko, ponieważ regularnie trenuję z tatą biegi. Skoczyłem 4,74. Jestem bardzo zaskoczony, ponieważ nigdy nie trenowałem tej konkurencji i jestem bardzo zadowolony ze swojego wyniku. Obieg jest bardzo fantastyczny, bardzo mi się podoba, jest tutaj czysto, wszystko jest nowe, bardzo wygodnie się na tym biega. Nasze gminne igrzyska to nie tylko konkurencje sportowe, to także konkurs plastyczny, recytatorski oraz konkurs wiedzy o igrzyskach. Wiersz, który dzisiaj wyrecytowałam, został wygłoszony przez młodzieńców na cześć Azopicha, który wygrał olimpiadę. I on tam przyszedł do świątyni, żeby złożyć ofiarę charytom. Za nami pierwsze letnie igrzyska gminy Wielka Wieś w Białym Kościele. Pierwsze, co oznacza, że nie ostatnie. Dopiero zaczynamy przygody z igrzyskami. W tym roku zwyciężyła szkoła podstawowa w Bęble. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Zwycięzca może być tylko jeden, podobnie jak i w konkurencjach sportowych, ale każdy uczestnik olimpiady z racji tego, że reprezentuje swoją szkołę, otrzymuje pamiątkowy dyplom i medal igrzysk.